Beata Tadla, 44 l. Rok temu przeżyła tragedię, gdy na oczach Polaków rozstała się z Jarosławem Kretem, 55 l. Teraz jednak szczęśliwie układa sobie życie u, boku nowego mężczyzny i wygląda na bardzo szczęśliwą. Prezenterka była związana z Jarosławem Kretem, od 2013 roku. Gdy w 2018 roku zdecydowali się razem wziąć udział w tańcu z gwiazdami. Wszyscy obstawiali, że będzie to hit tej edycji. Reklama nikt jednak nie spodziewał się aż takiej sensacji, jaka wybuchła na prezentacji ramówki. Wówczas podczas jednego z wywiadów od dziennikarza Tadla dowiedziała się, że Kret powiadomił media o ich rozstaniu. Nie jest tajemnicą, że całą imprezę Beata przepłakała na zapleczu. Co ciekawe, znalazła w sobie jednak siłę i udowodniła, byłemu ukochanemu, że nawet to nie jest w stanie jej załamać. Gwiazda wzięła się ostro, do pracy i dzięki temu wygrała jeden edycję programu. Potem sukces gonił sukces. Tadla, udzielała wywiadów, uczestniczyła w sesjach zdjęciowych a i w życiu prywatnym zaczęło się układać. U jej boku, pojawił się tajemniczy mężczyzna, który z biegiem czasu okazał się biznesmenem. Nowy związek Beaty, ujrzał światło dziennie na początku listopada 2018 roku i trwa w najlepsze do dziś. Na profilach, dziennikarki i jej nowego wybranka nie brakuje romantycznych zdjęć, na których widać, że para, jest bardzo szczęśliwa. Fani nawet nieśmiało dopytują co jakiś czas o ślub, lecz gwiazda, uparcie milczy. Kto wie, może jednak niedługo zobaczymy ją na ślubnym kobiercu. Zobacz więcej materiałów wideo.